Piątkowe teraz. Czytam ujęcie drugie, ostateczne, mam tak, nadzieję. Nie mylicie się, kilkadziesiąt osób zdążyło zobaczyć odcinek z gościnnym występem i udziałem wiatru, który sprawił, że prawie nie było nas słychać. Letni wiatr. O, delikatnie. Ale właśnie dlatego. Tak, to jest ta część. Właśnie dlatego postanowiliśmy nagrać teraz, czytam jeszcze raz. A co nam szkodzi? Będzie sprawniej, zgrabniej, szybciej w ogóle. Mam ze sobą dwie książki. I teraz już musisz wybrać jedną. Żartuję. I będę o nich mówić szybko, a zacznę od przeczytania fragmentu z najnowszej książki Jerzego Pilcha, Żywego Ducha, która ukazała się 4 lipca i miałam jej wcale nie kupować i poczekać i wyszła jak zawsze. Zostałem sam? Jeszcze raz, z malającym niedowierzaniem. Zostałem sam na ziemi? Nie da się ukryć, jeśli tak, sytuacja miałaby też plusy. Żadnych zobowiązań i pełna dowolność, z wyjątkiem jednego, żadnych terminów. Ale i tu bez przesady, własnym pogrzebem mam się napawać? Cokolwiek zrobię, nikt nie będzie miał pretensji. Nikt mi nie każe niczego przerabiać, poprawiać, układać na nowo. Poczucie winy, które przez całe życie wpierano mi z każdej strony, pierzchnie bezpowrotnie. Oczywiście od czasu do czasu będzie mnie nawiedzać absurdalna myśl, że to przeze mnie ludzkość wyginęła. Bo przecież jakiś związek pomiędzy moim istnieniem, a ich nieistnieniem musi być. Coś przeważyło. Ja przeważyłem. Ostatnia flaszka przeważyła. Uruchomiła lawinę, która runęła na północ i od południa wróciła. Boże mój, a więc to przeze mnie, przez mój alkoholizm ludzkość wyginęła. Moja wina. Jakbym tyle nie pił, wszystko byłoby po staremu. Czyli jak zwykle Jerzy Pilch uważa, że jest pępkiem świata. Ta książka była zapowiadana jako dystopia już od paru miesięcy i była mowa o tym, jak to Jerzy Pilch, choć nie Jerzy Pilch, bo jego narrator oczywiście, został ostatnim człowiekiem na ziemi. Z dystopią taką prawdziwą, cytując Pilcha, w sensie ścisłym, nie ma za wiele wspólnego. Otóż pewnego dnia rzeczywiście wszyscy ludzie zniknęli, co najbardziej przeszkadza Pilchowi, narratorowi, przepraszam, to oczywiście to, że nie ma kobiet w całym świecie, a on, biedny, stary i samotny, snuje się po mieście i szuka śladów, czy ktoś może przeżył i z czego to wszystko może wynikać. Czy jest to książka dobra? Zdania są podzielone. Na pewno jest to książka o niebo lepsza niż dwie poprzednie powieści Pilcha, czyli Zuza albo Czas oddalenia i Portret młodej wenecjanki, które były, umówmy się, nawet dla takich takich psychofanów Pilcha, nie pseudo, pseudo-psychofanów. No, prawdziwych psychofanów Jerzego Pilcha, jak ja, jednak nieznośne. Tutaj pisarz, który w prywatnym życiu walczy od lat z ciężką chorobą, daje trochę więcej refleksji, trochę mniej bajdurzenia o tym, jak mu się żyje z kobietami lub nie żyje. Jak powiedziałam w poprzedniej wersji tego odcinka i już wielokrotnie powtórzyłam Natalii, Jerzy Pilch to jedyny mizogin, jakiego toleruje, ale jest to po prostu kwestia licealnej słabości. To jest książka na jeden wieczór, ma około 200 stron. Jeżeli już czytaliście Pilcha, to prawdopodobnie wam się spodoba, bo to typowy Pilch. Jeżeli nie czytaliście jeszcze niczego Pilcha, a chcielibyście spróbować, to ja jednak radziłabym zacząć od czegoś innego. Jeśli chodzi o felietony, to oczywiście Bezpowrotnie utracona leworęczność, jedna z moich ulubionych książek, a jakbyście chcieli zacząć od powieści, to może jednak Pod mocnym aniołem, bo ta książka, jak rozmawiałyśmy o niej pierwszy raz i ją czytałam, to mówiłam, jest 70 stron i jeszcze nic się nie wydarzyło. No i tak jest do końca. I tak jest do końca. Tam się niewiele dzieje. Pilchowi się wydaje, że kogoś tam jednak spotyka w tych hotelowych pokojach, po których, narratorowi, po których się snuje i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co jest oczywiście najmocniejszą częścią tej książki, to nie fabuła, a pilchowy język, który jest nie do podrobienia. Więc jakoś tam polecasz. Polecam, ale tak zwanym koneserą tej twórczości. No ja się do nich, stety lub nie, zaliczam. A druga rzecz, ta książka, którą czytam naprawdę, przeczytałam na razie 3 opowiadania Jeffreya Eugenidesa. To Nowy dowód, to książka, którą mam od Natalii, bo to ona ją dostała i będę... To moja książka. Tak, to twoja książka. Dawaj. Wróci do ciebie. Eugenides to autor nagradzanych powieści, przede wszystkim Idę seks, za którą dostał Pulitzera, no i mojej ulubionej książki, czyli Intrygi małżeńskie. Już wie Natalia, że jest to moja ulubiona książka, jedna z najlepszych książek o miłości. W tych opowiadaniach rzuca nas trochę po bohaterach w różnym wieku, różnych problemach społecznych i nie tylko. Bardzo podoba mi się już to pierwsze opowiadanie, które opowiada historię dwóch przyjaciółek. Tak, też znowu będę powtarzać swój żart. Tak właśnie skończymy, czyli jedna z nich jest chora na demencję, a druga jej pomaga.
to nas czeka w przyszłości. Natalia już to wie. Ciągle nie wiem, która jest która, ale ja patrząc po moich problemach z zapamiętywaniem nazwisk, już? Twarzy i innych rzeczy, to... No i jest to rzecz, którą czyta się wyśmienicie, więc trzy opowiadania, zatrzymałam się na nich tylko dlatego, że wpadł mi pilch i w weekend na pewno do tej książki wrócę, więc pewnie za tydzień jeszcze trochę więcej wam powiem o tych kolejnych opowiadaniach. No ale właśnie, nie bez powodu jest to książka roku według New York Times i Guardiana, myślę, bo już daje o sobie znać po pierwszych tam kilkudziesięciu stronach, że to kawał dobrej literatury. Przy czym musicie pamiętać, że ja się nie wyznaję na opowiadaniach i bardzo rzadko je czytam, więc dla mnie to też miła odmiana takiej krótkiej formy. Dziękuję. Brawo, brawo. Powiedziałam trzy razy szybciej niż za pierwszy. Po prostu błyskawicznie. Dobrze, ale teraz błyskotliwie, nie? I teraz przekonacie się, ci, którzy już widzieliście ten odcinek, że ja po prostu się uczę swojej roli na pamięć i mówię to samo. Więc zacznę od tego, że powoli zaczynają ukazywać się książki, które recenzowałam do poprzedniego magazynu książki, tego z Mary Shelley i Monstrum doktora Frankensteina na okładce. Jedną z takich książek jest książka Tomasza Pindla Za horyzont Polaków latynoamerykańskie przygody. Ona ukaże się 18 lipca. Tomasz Pindel jest takim człowiekiem, którego znacie, ale nie wiecie o tym, że go znacie, bo jest uznanym w środowisku tłumaczem i popularyzatorem kultury krajów hiszpańskojęzycznych, szczególnie właśnie latynoamerykańskich. W ubiegłym roku zachwycające tłumaczenie książki Aureszy Janquesa. Tak. Janques, jak to Fighter. Jankeski Fighter. No, autorka zwana nową Masłowską, meksykańską Masłowską, pomieszała język angielski z jakimś takim starohiszpańskim, z językiem ulicy. No i Tomasz Pindel to wszystko bardzo sprytnie przełożył na polski, więc jeśli nawet książka się kończy trochę rozczarowująco, to dla samego tłumaczenia warto po nią sięgnąć. Jest też autorem biografii Vargasa Llosy. Zrobiłam ten sam błąd co poprzednio. Więc uczy się wspaniale na pamięć. Tak zwanego Vargasa. Llosy, tego co mamy o nim taki wspaniały w jednym odcinku, że jego nowa żona była... No, polecam odcinek o najlepszych książkach o miłości, tutaj właśnie leci. A pudelek. Wracamy do Pindla. Tak, Tomasz Pindel jako tłumacz i jako wielbiciel Latynoameryki dużo podróżuje i podróżował w tamte strony i zaciekawiły go historie Polaków, którzy także tam skierowali swoje kroki. No i pierwsze zdanie, już pierwszy pasus z prologu jest niezwykle interesujący, ponieważ dowiadujemy się, że pierwszy Polak w Ameryce, wiadomo, Jan Skolna, a postać to nie w kij dmuchał. Do amerykańskich wybrzeży dotarł już w 1476 roku, czyli jeszcze przed Krzysztofem Kolumbem. I w tym miejscu ja pytałam, dlaczego nie uczymy się tego w szkole? A ja kontynuuję, że dowiadujemy się tutaj, że Jan Skolna miał zainspirować Krzysztofa Kolumba do wyprawy właśnie do Ameryk. No i tutaj pada takie zdanie, jeden tylko, acz zasadniczy mankament miał Jan Skolna. Otóż wszystko wskazuje na to, że nie istniał. Pindel tłumaczy tutaj, że to taka typowa historia, że tam, nie wiem... Lost in translation. Że dziadek bramkarza Danii pochodzi z Polski, że my się tak trochę czujemy, jakbyśmy grali... Prawie jakby Peter Schmeichel i Kasper Schmeichel byli nasi. I prawie jakbyśmy tam byli na tym mundialu, bo przecież wszyscy są tak naprawdę Polakami. No a... To jest tak, że taka postać istniała, ale właśnie Lost in Translation, ktoś, człowieka, który się nazywał Skolvus czy Skolnus i był opisywany jako Pilotus, ktoś zrozumiał, że to był Polonus i że Skolvus, czyli Skolna, no wszystko się jakoś zgadzało. Bardzo to jest ciekawe i tych anegdotek ma tutaj Tomasz Pindel więcej. Śledzi losy Polaków właściwie w sześciu krajach, w Chile, Brazylii, Argentynie, Gwatemali, Meksyku i na Haiti. No i właśnie Chile, od Chile rozpoczyna swoją opowieść od historii Ignacego Domejki, który istniał. Yes.
i którego unieśmiertelnił jego przyjaciel, z którym wymieniał korespondencję, już mieszkając w Chile, czyli Adam Mickiewicz, który umieścił go w Panu Tadeuszu. No i okazuje się, że Ignacy Domeyko, jeżeli będziecie kiedyś w Chile, to może się okazać, że znajdziecie się na ulicy Ignacego Domeyko Placu albo zobaczycie gdzieś to nazwisko. A to dlatego, że Ignacy Domeyko, jak wyjeżdżał z Polski, to jechał na kontrakt do Chile, był świeżo upieczonym geologiem i mineralogiem. No i dzięki jego działalności udało się zrewolucjonizować, zreformować nauczanie wyższe w Chile, dzięki czemu w 1848 roku otrzymał nawet honorowe obywatelstwo Chile. Takich historii sukcesu jest tutaj więcej. Jedną z moich ulubionych postaci jest królowa Polski Elena, czyli Elena Poniatowska, znana meksykańska pisarka z tych poniatowskich, która jest jedną z najważniejszych myślicielek meksykańskich. Nikt tam oczywiście jakoś szczególnie do jej polskich korzeni się nie odnosi, chyba że właśnie na takiej zasadzie, że tak, to jest taka księżniczka, arystokratka, a jednak w Meksyku ten układ społeczny dosyć mocno się opiera na takich właśnie warstwach. Hierarchiach takich. Tak, więc myślę, że to może mieć duże znaczenie. Pindel bardzo sprytnie właśnie wybiera takie historie, niektóre bardziej, inne mniej znane. Tak jak mówiłam już wcześniej Justynie, to jedyne co, to mniej mnie wciągnęły te historie współczesne, bo mam wrażenie, że dla nas, nie robi na nas już tak dużego wrażenia. Pani mieszka w Meksyku, to pani w ogóle nie robi nic wrażenia. Że ktoś po prostu sobie wsiada w samolot i gdzieś leci i zaczyna tam mieszkać i uczy się języka i zakochuje się w kimś i znajduje jakąś pracę, że wydaje nam się to już w dobie Insta Stories. Pozdrawiam moją koleżankę Joasię, której historię z Brazylii oglądam po prostu na bieżąco. Że to nie robi już aż takiego wrażenia, jak taki sobie Ignacy Domeyko, który w pierwszej połowie XIX wieku po prostu wsiadł na statek. I tutaj Pindel też opisuje jego podróż, która, jak tutaj pisze, z Paryża dyliżansem na wybrzeże, potem parowcem do Dover, z Dover do Londynu, następnie z portu Falmouth, angielskim brygiem pocztowym Spey, kurs na Madeirę i Wyspy Kanaryjskie, gdzie statek zatrzymywał się na krótko, potem przez ocean do brazylijskich portów Bahia, dalej Rio de Janeiro, w Rio przysiadka na statek pocztowy Spider płynący do Montevideo i Buenos Aires. W argentyńskiej stolicy pobyt bardzo krótki, tylko 2 dni. Dalsza jazda z paszportami pocztowymi upoważniającymi do zmiany koni na postojach Santa Fe, Cordoba, San Luis. Trasa monotonna od bezkresna Pampa i wreszcie Chile. Tak trzeba żyć. Widzicie, że jednak Ryanair tam nie latał. Przepraszam. Taka podróż nie tylko ze względu na odległość była zupełnie czymś innym, ale też ze względu na zmiany mentalności i odkrywanie nowego świata, bo oprócz Ryanaira to też nie było internetu, żeby sobie właśnie sprawdzić i poczytać. Ignacy Domeyko oczywiście miał dostęp do wszelkich książek, studiował m.in. w Paryżu, ale to jednak było troszkę dalej niż jeden klik. I tym oto przemyśleniem, które zajęło mi, myślę, 3 razy dłużej i dzięki temu dobiłam do Justyny, która opowiadała o 2 książkach, ja tylko o jednej, ale dogłębnie. Wiecie, że ja jestem tą dokładną, skrupulatną, a Justyna takie fiubździu, szalona, wielbicielka, pilcha. Wkrótce nagramy dla Was specjalny odcinek. Ci z Was, którzy śledzą nas na Facebooku, do czego zachęcamy, już wiedzą, bo znów razem z Publio przygotujemy wakacyjną listę osobistą, czyli 7 książek, które będziecie mogli kupić tego lata w bardzo atrakcyjnych cenach. Jakie to będą książki i jaka to będzie promocja, będziemy mogły Wam zdradzić dopiero 30 lipca, bo wtedy będzie nasz wakacyjny tydzień. Ale jak zasubskrybujecie nasz kanał, to na pewno dowiecie się o tym jako pierwsi. Tak, prosimy o tęże subskrypcję, ale jeszcze mamy w ogóle dużo planów przed moim urlopem, który już się zbliża wielkimi krokami. Też będę miała urlop, nie chwal się. Justyna i urlop, ha, ha, ha. Zaśmiał się hrabia po francusku, gdyż ten język znał najlepiej. Zostawcie łapki w górę. Do zobaczenia na kolejnej krótkiej przerwie.